Koszmar Marty Paszkin na urlopie. Nagle trafiła do tureckiego szpitala. Marta Paszkin była uczestniczka programu Rolnik szuka żony, żona Pawła Bodziannego i matka trójki dzieci, opublikowała smutne, budzące liczne spekulacje zdjęcie ze szpitala. Rolnik szuka żony, fani zafascynowani dawnymi uczestnikami. Rolnik szuka żony to program, który zdobył serca wielu widzów i od lat cieszy się dużą popularnością na antenie TVP. Uczestnicy, którzy mieli okazję pokazać swoje życie, często zyskują sympatię widzów, którzy śledzą ich losy nawet lata po zakończeniu programu. Jedną z takich postaci jest Marta Paszkin, której historia porusza wielu fanów. Marta Paszkin od 2023 roku jest żoną Pawła Bodziannego, którego poznała właśnie w programie. Warto dodać, że para niedawno powitała na świecie swoje trzecie dziecko. Jakiś czas temu w swoich mediach społecznościowych Marta podzieliła się osobistą historią o porzuconych marzeniach. Przyznała, że kiedyś marzyła o zostaniu nauczycielką niemieckiego, jednak życie na wsi, które teraz prowadzi, daje jej ogromną satysfakcję i radość. Marta Paszkin, smutny koniec wakacji w Turcji. Ostatnio Marta i jej rodzina spędzili czas na wakacjach w słonecznej Turcji, co było doskonałą okazją do odpoczynku i naładowania energii. Rodzina doskonale się bawiła, korzystając z uroków słonecznej pogody i malowniczych krajobrazów, chętnie informując o przebiegu wyjazdu. Marta szczególnie chwaliła się zdjęciami, które dokumentowały ich wspólne chwile. Na jednym z ujęć widać, jak spędza czas z dziećmi na plaży. Czas spędzony z rodziną w tak pięknym miejscu miał być dla niej chwilą wytchnienia, jednakże ostatni udostępniony przez nią post jasno pokazuje, że los zadecydował co innego. Pod koniec ich wyjazdu do Turcji wydarzyło się coś, co z pewnością nie będzie miłym wspomnieniem. Marta opublikowała na swoim Instagramie tajemnicze zdjęcie ze szpitala, co wzbudziło ogromne zaniepokojenie wśród jej fanów. Marta Paszkin, fani spekulują na temat jej stanu zdrowia. Wpis Marty nie przekazuje żadnych konkretnych informacji, jednak jest bardzo niepokojący. W temacie przygód to nasze ostatnie godziny w Turcji do najłatwiejszych nie należały. Jak już się zbiorę ze wszystkim, to dam wam znać, ku przestrodze, na co trzeba zwrócić uwagę, napisała Marta na Instagramie. Fani są wstrząśnięci tajemniczym wpisem i zdjęciem, które pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, tworząc liczne teorie na temat tego, co mogło się wydarzyć. Niektórzy zastanawiają się, czy mógł to być wypadek, czy choroba. Mimo niepewności wszyscy mają nadzieję na dobre zakończenie sprawy i szybki powrót Marty i jej rodziny do zdrowia oraz codziennych radości.